Muszę załatwić sobie jakieś ubranko, bo jak nie to wszyscy będą mówić, że ja bandyta. Oj, załatwiłem sobie kloty, ale jakieś takie brudne i nie ten teres. Wyglądam jak zawszony portowiec, ale co tam, witaj dziomko, bo będziesz na fazie. Ty, czy portowcy nie mają żyć w swojej brudnej dzielnicy? Jedyne co tam jest dobrego to bordel. Znaczy tam jest taki bordel, że normalnie żygać się chce. Chodź ze mną, odczep się, ja nigdzie nie idę ty psie. I jak ten głupi policjant może mnie tak traktować? Normalnie gorszy od wrzoda. Gdzie ja jestem? Ale tutaj siedzisz i... A ten strażnik mówił coś o dzielnicy Portosa, czy tam portowej, ja nic nie pamiętam i do tego coś łeb mnie napier. Znaczy bon, hej, to jest jakaś stodoła, na razie to zamieszkam, póki co. Ej, panie, co to pan robisz? To ja jestem szefem dzionek, to jest moje miasto, podaj swoje hasło. Podam ci hasło. Hasło to gin, 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 bo chcę to zamieszkać palancie. O, już wiem kim jesteś. Po co ci to zioło w skrzynu? Następnym razem nie, co ja gadam, nie będzie następnego razu. Miał to czas sobie znaleźć nowe ogranko, bo w dzielnicy Portosa czy Portowca czy, a nie wiem, nie będę siedziałem, tutaj. Elo ziom. O Jezus Marian. Kim ty do cholery jasnej i ciasnej, jak te gacie jesteś, tym lepiej gadaj gdzie obrań jest. Jakiegoś strażnika podaj, jest w bordelu. Szybko, szybko, bo może zaraz pójdzie i gówno wyjdzie z tego obranka. Będę w dzielnicy środkowej, chora, chora i jemnie. Wejście smoka. Witaj, przyjacielu, co mogę dla ciebie zrobić? Ty mi powiedz, czy jest jeszcze ten strażnik miejski? Nie udzielam informacji o klientach. Masz to 5 zeta i gadaj, drogi pokój od tyłu. Nie będę im przeszkadzał. Nawet pasuje, ale trochę ciężki. W takim razie, do miasta. Tak wygląda gone miasto. Ej facet, jak przejdziesz 2 razy wokół tej fontanny śmierci, to ci dam 50 zeta. Masz minutę, włączam stoper. Co ziomek, przeszedłem teraz, dawaj mi te 50 zeta. Czekaj, widzę, że jesteś uzależniony od hazardu. Powiem ci jak się od tego odciągnąć. Powiedz mi proszę, bo już prawie wszystko przegrałem. Najpierw daj mi wszystko co masz, to ci pomogę, a jak nie dasz to ci nie pomogę. Widzisz, filozofia jest taka, że jak nic nie będziesz miał to nigdy nic nie postawisz. Proszę o jakieś potwierdzenie na papierze. Nie umiem czytać, ale możesz wejść. No to teraz ten dom będzie mój. Muahahahaha, ark, poddaj się głupi sędzio.
No, te... Nie licz, że wygrasz, bo zaraz w mordę dostaniesz. Mareczek Wins. Fatality. No to teraz ten strażnik i gosposia, a domek będzie mój. Ha. Mam zajebiaszczego pomysła, okradnę paladynów. Mniam, mniam, ojcze nasz, któryś jest w ogniu. Cedric, nie mogę spać, ojbeś się przymknij, bo mówię paciorek do innosa, ale, patrz nopko, wszyscy śpią, tylko ty nie śpisz, ale tam jest jakiś palant i się, przymknij się, pewnie się bagiennego zioła naćpałeś. Ale on stoi, tak wiem, że ci stoi, bo jesteś z bokiem i jesteś napalony, to nie mój, nie, wiesz to mój stoi, nie pierdzieli, idź spać. O, fucking shit, co to jest, może nacisnę to się do mnie. O, fucking shit, what the fuck, jakaś karteczka zapieczętowana tam wisi, wezmę se ją, bo może dobrze kosztować. Cedric Lujagi nosa kocham, tam jest ten palant, co się wiapi. Nikogo nie widzę, napaleńco. Kordę ciekawe co to jest. Może jakiś zwój z potężnym czarem, albo jakiś rozkaz Lorda Hagena? Szkoda, że jest zapieczętowane, bo mógłbym sobie to przeczytać. Na razie lepiej to wezmę, może wpaść w niebo, niebo po złe ręce. Witaj, przyjacielu, przyszedłem do sędziego Collins. Ty wyglądasz mi nawet bardzo znajomo. Mareczek, pamiętam jak jeszcze kopałeś ziemię, żeby orkowie nie wpadali. Robiłeś to porządnie. Hech, witaj, Eki, ja nie wiem nawet jak się nazywasz. Mocniej Dezio, dobrze Dezio, widzę, że jesteś teraz oczonym magiem ognia, więc pomóż mi w pewnej zagadce. Okej, okej, stary pryko, dobra, schowałem to gdzieś w książce. Gdzie to jest? Hech, widzę, że sędzia leży jak wiewiórka. Jest, więc chodźmy na bok.